mgła. Objęta programem ochrony świadków koronnych, rozpoczęła pracę jako Jadwiga Paździerz w Izbie Przyjęć Szpitala Miejskiego. Zadanie: przekazać ważną wiadomość, zachować wyjątkową ostrożność, użyć ustalonego hasła. Zaczynamy. Słucham, panie Jadwigo? Panie doktorze, pacjentka na odsysanie tłuszczu już jest gotowa do zabiegu. No to świetnie, a proszę wiedzieć, w której sali ona leży? W piątej i w szóstej. Szpital w Kielcach, co tam? No cześć! Halo? Halo, cześć! Pani Jadwiga? Tak? Kaczki kluczą, dzięcioł puka w dębinę. Czy pan jest naćpany? Dzięcioł puka. Co puka? Puka. Chodzi o pukanie. A to jeżeli chodzi o pukanie, to kończę o 16. Kaczki kluczą, panie Jadwigo, ja mówię, hasło mówię. Przepraszam bardzo, czy pan miasza leki uspokajające z alkoholem? Czemu? Bo na mnie tak to działa. Halo? 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 Halo, panie Jadwigo? Halo? 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 Ja już nie mówię do słuchawki. Ale ja mówię. Halo, panie Jadwigo, to ja. Agent Tomek. Zapomniała pani naszego hasła? Jakiego hasła? No hasła, no. No nie wiem, no, że ja na przykład mówię, że żyrafy wchodzą do szafy, a pani mi odpowiada, że dziki wchodzą we wnyki. A wie pan, co robią pawiany? Nie wiem. Pawiany twierdzą, że jest pan naćpany. Kury wchodzą na mury, a tajni agenci są ryby pływają na niby. Wie pan, czy ja bym wolała coś o ptakach? O ptakach? Tak, może być coś o ptakach? Proszę. Chcesz w dziób? Pani Jadwigo, no przecież pani wie, że ja działam pod pokrywką. To wie pan co, jak pan sobie tą pokrywkę troszeczkę uchyli, bo panu mózg wykipi. Wie pan, że dzięki panu to ja się dowiedziałam, co to znaczy prawdziwe szczęście? Tak? No, jako ja byłam szczęśliwa, kiedy pana nie znała. Panie Jadwigo, no. Telefon. No, co tam? Co? Co, ja mam wysłać karetkę? O. Ty, ale jest sens. Ale przecież wiesz, że to kosztuje. Słuchaj, no nie ma takiej możliwości. Nie, co ty tam? Nie, słuchaj, zawieźcie go od razu do tego, no. Jak to się nazywa, no? Nivea! Bambino! O, no, do krematorium! A ja już dzwonię do skórki, no, dobra. Panie Jadwigo, ile razy mamy zmieniać pani miejsce zatrudnienia? No, nawet pani pracowała w mięsnym, to szprycowała pani szynkę spirytusem. No, a jak schodziła?
a na stacji benzynowej chrzciła pani paliwo. No co ja poradzę, że jestem wierząca? A salon samochodowy zmieniła pani w punkt przerzutu narkotyków. Sami mi żeście w umowie zapisali, że mam być dealerem. To ja. Jadwigo, ustalmy to nowe hasło i pani przekaże wiadomość do Brzeźnika. Panie, no, przecież co to pan się mi dzieje zawracasz tutaj? Głowy jakimiś hasłami? Proszę pana, to jest szpital! To jest wyjątkowo nieodpowiedzialne, proszę pana, tutaj trwa ciągła walka. O ludzkie życie, proszę pana, tutaj najważniejszy jest pacjent. Tutaj każda sekunda decyduje o ludzkim życiu. Przepraszam bardzo. Jeśli i dla nas najważniejszy jest pacjent. My wchodzimy z pacjentami, bo otaczamy przyjemność. Panie Jadwigo, czy ja już mogę wyjść z kąta? Nie, panie Zbyszku, jeszcze 15 minut. Kto to był? Ordynator. Czemu stoi w kącie? Zbyszku, pozwól, no tutaj do nas na chwileczkę. Powiedz panu, czemu stoisz w kącie? Dzień dobry. Dobry. Ponieważ piłem alkohol w pracy. Zbyszku, dobrze wiesz, że to nie jest problem. Problem jest w tym, że mnie nie zawołałeś. No. Bo pani jest niemiła. Bo mi się okres spóźnia. I co? A no wiesz, no, ja bym się tak na twoim miejscu nie cieszyła. Nie. No. Tatuszku. Muszę się przestać tak wyzywająco ubierać. Trzeba przyznać, że niezły z pani towar. Wiem, mam świadomość. Te perfekcyjne kształty. Nic to. Te idealne proporcje. Nic to. Trzecia grycanka. Siedziałby jak szpak na czereśni. Nic to. Klepałby jak Najman matę. Co ty? No co ty chcesz? Co ty chcesz, człowieku? Hasło chciałem. Jakie hasło? Wiadomość mam. Jaką wiadomość? No, hasło. Dobra, koleżka, powiedz mi, ty znasz jakiś wiersz? Tak. No to słuchaj, to ja powiem początek wiersza. Ty go dokończysz i to będzie nasze hasło. Hasło. Tak, ja zaczynam. Tak. Litwą, ojczyzno moja. Jedziesz. Coś bardziej znanego? Dobra, w takim razie zniżę się do twojego poziomu. Mam 3 latka, 3,5. Dużo chorowałem. No, widzę, że mi się trafił prawdziwy as wywiadu. Taki polski James Bond. Taki agent IQ 007. Panie Edwigo, to może inaczej z tym naszym hasłem. Czy się pani dobrze kojarzy? No nie wiem, no Pruszków, Wołomin. Nie, pan, to by były szanse. Chodzi mi o jakieś takie najmilsze wspomnienie. A no to może Paweł? Paweł, tak. I bomba. I co ten Paweł miał, powiedzmy, takiego charakterystycznego? A to ja nie wiem, czy ja mogę powiedzieć. Nie, no proszę. No to jakby Paweł jeździł nago na nartach, to by zostawiał 3 ślady. Można powiedzieć takie 3 ślady Greja. O. Dobra, to Paweł nie. Oj tak.
niech mi pani lepiej powie, jaki jest pani, powiedzmy, ulubiony członek... No przecież mówię! Pani Jadwigo, nie chce pani współpracować? Nie. Nie? Nie. To idę po przełożonego. A idzie chcę. Inaczej to załatwimy. Przepraszam, można? Dawaj. No a pan? Nie, proszę, proszę. A, dziękuję bardzo. Ja, proszę pana, jestem tajnym agentem. Co za debil. Przepraszam bardzo, kto to był? Proszę pana, to był błąd. Jaki błąd? James błąd. Czego? Ja na rentgena. Nagły wypadek czy rutynowa kontrola? Nagły wypadek. W takim razie proszę jutro po 17. Proszę panią, ale ja mam połamane ręce. No to szkoda. No szkoda. A no. Szkoda, że nie nogi, to byś tu nie przylazł. No. No ale ja mam za 2 tygodnie wesele. Tak? Tak. A ja mam jutro pogrzeb. A czyj? A wie pan co, pacjenta. O. Przyszedł do mnie z połamanymi rękami, a wyszedł z krzesłem w dupie. To co, to ja już będę szedł, nie? Też mi się tak wydaje. Głowę zawraca, to muszę zarabiać pieniążki. No, jedziemy. NFZ, FZ. Jadwiga Paździerz, NFZ, FZ z tej strony. Halo? Halo? Halo, dzień dobry. Czy brał pan udział w naszym SMS-owym konkursie? No. Czekanie na badanie? Wysyłałem SMS-a o treści rezonans. No to ja się cieszę, że się do pana dodzwoniłam. A proszę mi powiedzieć, gdzie pan teraz jest? Siedzę nad wodą. To szczęście. A gdzie konkretnie? W ubikacji. No dobrze, to może przejdźmy do naszego konkursu. No. Proszę pana! No? Mam przed sobą 10 sejfów. W każdym z nich jest termin pana badania. Może być tutaj termin na jutro, ale może być też termin na maj 2020. Który sejf wybierasz? Wybieram sejf numer 7. Dobrze, w takim razie mam przed sobą sejf numer 7. Jest w nim termin twojego badania. No ja jeszcze nie wiem, kiedy to będzie. No mam nadzieję, że szybko. Szybko to możesz dostać w ryja w Daleszyce. Halo! Halo! Co się drzesz, dziadu? Kto dzwoni? No z radia dzwonię. O, to ciekawe, a ja z telefonu. Wybieram sejf numer 5. No to 5 czy 7? Biorę oba. Nie możesz, możesz tylko jeden. Wybieram numer 1. Dobra, w takim razie otwieram sejf numer 1. Jest w nim termin twojego badania. Jest to 5 maj 2020. Niestety. Ale rano czy wieczorem? Proszę pana, wieczorem. To dobrze, bo rano mam ortopedę. Ale jak 2020? Przecież ja mam 98 lat. 98 lat? Słuchaj, no to z racji wieku doślemy ci jeszcze płytę. O płytę, no to pięknie, a jaką? Nagrobną!